Otwieramy sobie oczywiście jajka. Jedno złote mogę sobie otworzyć, ale resztę... CO JEST?! HUGE PET! Nie wierzę! Siemanko, tu Kifi! Dzisiaj, słuchajcie, robimy opening, ale taki giga opening i mam nadzieję, że dropniemy jakiegoś huge'a, może nawet nie jednego huge'a. Dlatego, drogi widzu, zostaw teraz suba, bo jeśli zostawisz teraz suba, to bardzo możliwe, że uda nam się dobić 15 tysięcy jeszcze dzisiaj. Tak, jeszcze dzisiaj. A dodatkowo każde 1000 łapeczek w górę to kolejny bilion cartoon coinsów, które muszę sobie nafarmić i które wydamy na kolejne opening. Dzisiaj, słuchajcie, już troszkę czasu w Pet Simulatorze spędziłem, a to dlatego, że nagrywałem z moją wspaniałą ekipką. Pewnie jakieś filmy już niedługo zobaczycie. Dzisiaj, no, mam ochotę pootwierać sobie znowu te jajka i mieć nadzieję, że znowu, a raczej tym razem niż znowu, dropnie mi właśnie ten huge pet. No bardzo bym go chciał. A dzisiaj, słuchajcie, mimo że jest tu ze mną Barty Bomba, którego tak naprawdę ze mną nie ma, bo sobie awczy, ale zobaczcie, jakiego ma peta. No ja też takich petów potrzebuję, takich jeszcze nie mam. Chociaż i tak w ostatnim odcinku, no to miazga. Jak sami widzicie, kto nie oglądał, niech żałuje, bo słuchajcie, ostatni odcinek był jednym z grubszych. Ale dzisiaj pootwieramy sobie oczywiście jajka. Jedno złote mogę sobie otworzyć, ale resztę myślę, że nie ma sensu złotych otwierać, jak na razie. Oczywiście ja sobie ustawię na auto otwieranie. Jak wiecie, ja nadal mogę otwierać po jednym jajku. Jeszcze sobie nie kupiłem za Robuxy, ale właśnie chciałbym wszystkim nowym wspierającym, których teraz widzicie na ekranie, bardzo podziękować za wspieranie mojego kanału, bo właśnie na Robuxy pewnie, jeżeli się coś uzbiera, będę wydawał właśnie pieniądze, no po prostu, żeby lepiej wam się oglądało też te filmy, no bo pewnie jak będę miał, wiadomo, jakieś game passy, będę mógł otwierać po 8 jajek, no to na pewno dużo łatwiej będzie się wam oglądało, dlatego dziękuję wszystkim wspierającym jeszcze raz, naprawdę doceniam i miło mi, że są osoby, które chcą mnie wspierać i oczywiście wspierających wszystkich dodaję do znajomych na Robloxie, pod filmami jest też opcja super podziękowania, ale dobra, skupmy się teraz na jajkach, jak na razie widzicie, mieliśmy jedną legendarkę na początku i teraz same epiki, no i cały czas dropią te epiki, ja mam wyłączone na szczęście, żeby się usuwały same. Kurczę, niby tak długo się farmi te coinsy, a jak się idzie potem do tych jajek, to tak naprawdę wydaje się wcale nie tak wolno, bo no naprawdę szybko to leci, bo jedno jajko kosztuje ile w tej chwili? 25 milionów, co jest no dość sporo, patrząc na to, jak trudno te cartoon coinsy się farmi tak naprawdę. Nawet mając cartoon coins piątki, no właśnie nie jest to najszybsze. Właśnie, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, zanim będziemy kontynuować. Udało mi się już 358 petów zgromadzić właśnie w indeksie. Dlatego mogę mieć już teraz 11 petów, a nie 10, ale no chciałbym mieć więcej, więc na razie jeszcze 500 petów przede mną. Daleka droga, że tak powiem, ale dobra, wracajmy tutaj do jajka. Otwórzmy sobie, słuchajcie, nie oglądajcie dzisiejszy odcinek do końca, bo gwarantuję wam, że na końcu pójdziemy sobie jeszcze otworzyć gifty od was, a to pewnie może zwiastować coś ciekawego, patrząc po ostatnim odcinku. No i w ogóle tak, na ten moment cały czas z jajka epiki, także nie za fajnie. Cały czas epiki, te doodle liony już mi po prostu się śnią po nocach, naprawdę jak je otwieram, cały czas mi dropi. Chyba to jest najczęstszy pet, jaki mi dropi. Zobaczcie, cały czas te doodle liony. Niby spoko, ale tak naprawdę zupełnie niespoko. No ja bym chciał dropnąć bardzo huge peta, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, nigdy mi się nie zdarzyło. No co prawda nie nagrywam jakoś długo, o jest kolejna legendarka. Nie nagrywam jakoś długo, ale jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło dropnąć, kurczę, nie wiem. Chciałbym z takiego zwykłego jajka dropnąć huge peta, w sumie z jakiegokolwiek jajka. Exclusive jajek też dużo nie otwierałem, ale będzie otwierane. Słuchajcie, nowy też hype gift już się pojawił, więc w sobotę będzie, słuchajcie, update. Nie mogę się doczekać, co będzie w sobotę w update'cie. A właśnie, w sobotę a propos też są wyniki na huge peta z tego odcinka, który wam się teraz wyświetla w karcie. Będziecie mieć go też na ekranie końcowym, także spokojnie, możecie obejrzeć ten film do końca i potem obejrzeć tamten, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, bo po prostu jest konkurs na huge peta i w sobotę, słuchajcie, będzie wyniki. A jeżeli, słuchajcie, do soboty uda wam się wbić jakąś ładną liczbę subskrypcji, to może od razu zrobimy konkurs na kolejnego huge peta. O, mamy kolejną legendarkę. No nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, pamiętajcie, że tak czy siak ja wam jakieś pety rozdam, więc jeżeli chcesz peta, to po prostu napisz jakiś fajny komentarz miły i na końcu dodaj swój nick z Robloxa, a ja po prostu wylosuję osoby, którym wyślę po prostu jakiś pet. No bo słuchajcie, ja dostaję od was, to czemu mam wam nie wysłać? Dobra, ile już tych jajek otworzyliśmy? Ile mi tego siana zostało? Zostało mi 858. To może zrobimy tak, że ja wam to po prostu przyspieszę, żeby tutaj nie siedzieć z wami, no bo jak widzicie, jak na razie dropy są słabe, ale jak jakiś huge pet będzie, to na pewno zobaczycie. Także uwaga, przyspieszam. No dobra, pominąłem wam troszkę. Jak się pewnie domyślacie, no żadnego ciekawszego dropu nie było. Tak naprawdę były legendarki, no dobra, były legendarki, okej? Ale co mi te legendarki robią tak naprawdę? Już nie mogę kupić!
Jak to szybko poszło, widzowie, jak to szybko poszło. Jak ja bym miał 8 jajek, to ten opening by trwał chyba z 2 minuty, naprawdę. Mimo, że mam tutaj peta maskotkę na ramieniu, mimo, że mam ultralaka włączonego, superlaka i tak dalej, no to niestety się nie udało. Słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł. Chodźmy na Trading Plaza. Tak, może tego się nie spodziewaliście, ale chodźmy na Trading Plaza. Robimy, słuchajcie, challenge. Kto pierwszy, słuchajcie, napisze na czacie mój nick, jeżeli ktoś mnie rozpozna, to dostaje ode mnie jakieś pety, po prostu, zobaczymy. Napiszę siemanko, zobaczymy, czy ktoś napisze, nie, cześć Kifi i tak dalej, bo ostatnio tyle was mnie rozpoznało na tym Trading Plazie, że po prostu byłem w szoku, nie? Także napiszemy siemanko, zobaczymy, czy akurat na tym serwerze jest jakiś mój widz. Ale fajny misiek, zobaczcie, jaki fajny misiek. Nie, no mega. Ale to jest, słuchajcie, jakiś chyba totalnie serwer bez Polaków, nie? Więc raczej nikogo tu nie znajdziemy. Chociaż nie, jest jakiś Polak. Dobra, słuchajcie, zmieniam serwer. Dobra, słuchajcie, zmieniłem serwer i robimy to samo. Siemanko, piszemy na czacie i zobaczymy, czy ktoś mnie rozpozna. Chociaż tutaj jest bardzo mało ludzi. Zbierzmy sobie nagrodę. W ogóle jak tam moje Dark Matter pety, bo właśnie view, okej, okay, jeszcze 23 godziny. To jest ciekawe, w sumie jeszcze nigdy nie robiłem Dark Matter peta, więc to jest ciekawe, jak to wyjdzie. O, a zobaczmy w tej okazji oferty. Tutaj Golden Huge Hell Rocky po 15 milionów. To jest taka dosyć duża cena. Nie, no dobra, widzowie, ja myślałem, że to będzie tak jak ostatnio, bo ostatnio, słuchajcie, i to bardzo późno wieczorem właśnie, miałem bardzo dużo widzów, którzy mnie rozpoznali. Myślałem, że tak będzie teraz, a tu wchodzę i nie ma w ogóle ludzi. Dobra, serwer numer 3, piszemy siemanko. Może tu będą jacyś Polacy? Okej, ktoś napisał siema, ale nie napisał mojego niku. Myślałem, że napisze siema. Wystarczy, żeby napisał siema Kifi? O, Kifi to ty, okej, dobra, nieważne. Okej, w takim razie dajemy tutaj od razu trade'a, trade request. I słuchajcie, rozdajemy, słuchajcie, trzy, słuchajcie, pety. Niech będą te pety. No i słuchajcie, jest, udało się, na trzecim serwerze co dopiero, ale udało się dać pierwszej osobie pety. O, jeszcze się pyta, czy będę na odcinku. Pierwszy, który mnie rozpoznał. Napiszę, że tak, tak, także już jutro. Zobaczcie, jak się cieszę, że będzie na odcinku. Bardzo się cieszę, że mam tak wspaniałych widzów i rozpoznajecie mnie. Mógłbym to tak, widzowie, wam oszukać, że to było na pierwszym serwerze, ale... ale no nie, to było na trzecim serwerze. Na pierwszym się w ogóle do mnie nie odzywali. Dobra, ktoś kolejny chce trade'a. O kurde, co to jest? Colo Polo, 2213. Ile on ma tych tutaj petów? Ten gościu mi chyba wszystkie swoje pety próbuje tutaj w ofercie dać. Ja nie wiem, co on oczekuje, że ja mu dam wszystkie swoje pety, chyba dosłownie wszystkie swoje pety. I pewnie napisał huge pet tutaj, no. Sorry, kolego, nie tym razem. Tutaj SS-a chce kolega, więc zamachamy ładnie rączką, niech sobie zrobi screenshota. O, jak widzicie, właśnie o tym mówiłem, że nowy właśnie już hype gift będzie za dwa dni, tak? No już w sobotę. Dobra, dobra, widzowie, ale to nie miał być odcinek z Trading Plazy, tak? Wracamy i rozdajemy widzom pety. Oczywiście wybrałem kolejne trzy osoby z komentarzy. No i dzisiaj, słuchajcie, rozdajemy Party Crown Ducky. Także pierwsza osoba leci już tutaj prezencik dla widza. I dokładnie to samo robimy tutaj z AA Domowskim. Wysyłamy kolejny prezencik dla was. I ostatnia osoba, Kuba, również wysyłamy prezencik. Także jak widzicie, tutaj oczywiście ja zawsze sprawdzam, czy osoba, której wysyłam, subskrybuje ten kanał, bo wiecie, jak nie subskrybuje, no to nie wysyłam peta, nie? Tylko dla subskrybentów, że tak powiem. Już niedługo 15k, może dzisiaj się uda dobić. A tymczasem zobaczcie to, znowu 100 giftów. Ja nie wiem, jak to jest, bo ten odcinek poprzedni nagrywałem naprawdę niedawno, a już jest z powrotem 100 giftów. Co wy robicie? Już się boję, co tam zobaczę. Ostatnio zobaczyłem tego huge skeletona, którego teraz widzicie. No i nie tylko zresztą, bo naprawdę wiele innych ciekawych petów i dużo bilionów dzią. Już się boję, co będzie dzisiaj. Naprawdę się boję, nie? Bo jak wy mi znowu wysyłacie huge pety, to wy jesteście chorzy, nie? Wy jesteście chorzy, po prostu chciałem powiedzieć. No ale dobra, zacznijmy już w takim razie. 100 giftów. Amelka wysyła tutaj mi ekskluzywy. Dziękuję ci bardzo, Amelko, i pozdrawiam. Kot w butach, również tutaj Doodle Agony, Mythical 2 kwadryliony. Dziękuję bardzo, kot w butach, w ogóle bardzo fajny awatar. Alpha GG wysyła mi również zarówno jak dżemy, tak i jakiegoś... Kurczę, zapomniałem, co to jest turki po angielsku. To jest bażant? Nie. Indyk, tak, indyk. Dziękuję bardzo za indyka, w takim razie 1 milion dżemów. Tibonek również wysłał mi pety, dziękuję bardzo. Mleczko 122, tutaj bardzo dużo petów, jak widzicie. Pozdrawiam cię, Mleczko, serdecznie bardzo. Pro, również ekskluzywi 10 milionów dżemów. Dziękuję wam za te dżemy, bo jak wiecie, przydadzą one się właśnie na odcinki z Trading Plazy, na kupowanie nowych już petów. Także dziękuję ci, Pro, jak widzisz, jak widzicie, dostałem dosyć dużo petów od Pro. Very big fan Jawora. Aha, fan Jawora. A fan Kifiego? Nie no, oczywiście, pozdrawiam. Jawora też kojarzę, fajny koleś. Mega Sas wysyła mi masz do indeksu.
Okej, okay, nie wiem, czy takiego nie mam już w indeksie, ale zobaczymy. Następnie Panda, również pozdrawiam. Również pozdrawiam Ghosty Cat tutaj. Zobaczcie, parę Rainbow po prostu petów. Możliwe, że któregoś z nich nie mam i przyda się do indeksu, także dziękuję bardzo. 14, również wysłał mi ekskluzywy. Ekskluzywy, słuchajcie, będą fajnie, żeby wam rozdawać. Także dziękuję wam bardzo. Dżemy, fajnie, że te dżemy mi wysłać. Neon Cat, słuchajcie, Neon Cat, no to fajnie. Ale fajny ślimak. Nie wiem, czy ja go miałem wcześniej, czy po prostu nie widziałem. Nie wiem, moje oczy jakoś pierwszy raz zwróciły uwagę, więc możliwe, że nie miałem takiego ślimaka. Kolejny Neon Cat. Już myślałem, że to jest jakiś huge, bo zobaczcie, jest taki duży. Mr. Huge Cat, pozdrawiam Beatka, pozdrawiam Kotlerson. Oleksowelex, pozdrawiam też. Co jest? Huge pet? Naprawdę? Dorshatter, dziękuję ci za huge peta, ty wariacie ty, dziękuję, naprawdę. Znowu wysłacie mi huge pety, po prostu jesteście szaleni. Dobra, lećmy dalej. Kolejny Dorsz, co ty robisz? Wysłasz mi huge pixel cata i słuchajcie, takiego jeszcze kompletnie nie miałem. Kolejny huge pet. Nie, no po prostu, widzowie, wspaniali jesteś. Aż mi po prostu uszy z kapelusza wystają, jak na to patrzę. Ja pierdzielę, nie wierzę, Pine Jamal, kolejny huge hacked cat. Rainbow jeszcze do tego. Nawet nie mam pojęcia, ile to kosztuje, ale wiem, że wy, widzowie, słuchajcie, na pewno mi napiszecie w komentarzu. I jeszcze 45 bilionów dżemów, jakby do tego było mało. Pine Jamal to jest naprawdę kozak koleś, nie? I zobaczcie to. To jest po prostu niemożliwe, nie? To jest po prostu niemożliwe. Ja już nawet nie wiem, ile jest dzisiaj. 4 huge pety i jeszcze 45 bilionów dżemów. To jest po prostu niesamowite. A to jest dopiero, słuchajcie, jakaś 1/3 tych prezentów, więc ja się boję tam przesuwać, co jest dalej. Okej, dobra, tu już nie ma huge pety, ale jest exclusive Super Capybara. Dziękuję za Super Capybara i Brodawka. Również pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dla Idola, Party Dog i 400 milionów bardzo się przyda. Jak najbardziej, Doodle Turtle, pozdrawiam. Dziękuję za te pety, które mi tu wysyłacie, bo to jest naprawdę niesamowite. Ja wiem, że się powtarzam, ale już naprawdę nie wiem, jak to kładać. To jest naprawdę niesamowite, że ja dostaję od was takie huge pety. Zobaczcie, co się dzieje. Pozdrawiam was wszystkich tutaj. Beatka, Baconek, Gosin, Mati również, Beatka ponownie wysyła. Neon Twilight, słuchajcie, to nie są byle jakie ekskluzywy. Także Beatka tutaj wysyła naprawdę fajne pety. Super Kata nam, słuchajcie, nawet wysłała. Neon Doga, a tu dostałem jeszcze jakiegoś szarka shiny, także śmiesznie. Dziękuję, Real Bacon. Miloczka Czuszka, pozdrawiam również, dziękuję za helikopter Kata. Nie, co ty robisz, koleś? Ja nie wierzę po prostu. Real Bacon. I zobaczcie, jeszcze mi się śmieje po prostu. Wysłał mi kolejnego huge kaleroka i kolejnego huge festive cata. Znaczy kolejnego, ja nawet nie wiem, czy... Ja nie wiem. Po prostu, widzowie, pokażę wam sztuczkę z tej okazji. Ostawcie łapkę, 3, 2, 1... Tak się właśnie czuję, jak widzę, ile petów mi wysyłacie. Dziękuję wam! Dobra, ja po prostu naprawdę się boję, bo jak jest Real Bacon, ja wiem, że tam dalej może być znowu huge pet. Jeżeli będzie huge pet, to zostawiacie łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie zostawiliście, no powinniście już zostawić. Jest! Co jest? Co jest? Co to jest? Huge Balloon Axelot 100 bilionów! Party Crown Dragon Ducky! Kolej! O, nie wierzę! To jest, widzowie, ja sądziłem, że poprzedniego odcinka nie da się już przejść, ale to, co Real Bacon mi wysłał teraz, to jest po prostu, to jest żart jakiś, nie? Ja muszę przetrzeć swoje oczy, bo normalnie aż nie wierzę. Czy Huge Skeleton się podobał? No oczywiście, że się podobał, ale to się chyba podoba jeszcze bardziej. Zobaczcie, ile ja nowych Huge Petów będę miał po tym odcinku, tylko ja po prostu, nie wiem, muszę opanować emocje, bo niesamowite. I dostaję, Fresh Job, pozdrawiam. Understand, również pozdrawiam. Pet na hardcora. Po 1 milion dżemów od Freszzioma jeszcze dostaję. Dziękuję bardzo. Co tu się wydarzyło? Ja nie mogę. Volvo również pozdrawiam. Provitex, dziękuję bardzo za dżemy. Dżemy się jak najbardziej przydadzą. Among Us wysyła mi, słuchajcie, hype gifta. No to zaraz sobie otworzymy jeszcze hype gifta, także czekajcie do końca. Pozdrawiam Among Usa. Słuchajcie, jesteście po prostu najlepszymi widzami, jakich mogłem sobie wymarzyć chyba. Wiem, że tak trochę wam słodzę, ale no naprawdę. Nie sądziłem, że po prostu, wiecie, 2 tygodnie temu otworzyłem kanał i słuchajcie, przyjęliście mnie. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Aż się czasem wzrusza. Dobra, Pony, dziękuję. Owo, pozdrawiam. Lubię placki, pozdrawiam. Słuchajcie, mamy nawet Nubka. Dziękuję bardzo, naprawdę bardzo. Pozdrawiam, subskryb Oscar na filmie. Tak jakbyś chciał. Fortnite również wysyła mi tutaj Axolotla, a Fortnite... No i dobra, słuchajcie, czy mi się uda w ogóle to przyjąć wszystko na raz? No tak myślałem właśnie, czyli standardowo muszę iść do banku, odłożyć petów, bo nie mam jeszcze miejsca na te wszystkie pety. Dobra, to zróbmy sobie po prostu golden z tych rainbowów na 88%, żeby ich się troszkę pozbyć. Przy okazji zrobimy jakieś achievementy. Czy teraz mi się uda? Jest, słuchajcie, udało się. Dobra, 67 banik, słuchajcie, na koncie. Nowy perk sobie odblokowałem, nawet nie wiem jaki i dlaczego. Ale zobaczcie to, nie? Czekajcie, powiększę to. Dobra, słuchajcie, zakładamy wszystkie nowe huge pety, które dzisiaj
Dostałem. No oczywiście jeszcze Golden Herroki, ale nie wiem, które to były, więc... Ja po prostu nie wierzę, jeszcze to jest Rainbow! Rainbow! Chciałbym wiedzieć, ile to kosztuje, więc napiszcie mi proszę w komentarzu, ile te Huge Pety kosztują. A teraz na koniec otworzymy sobie jeszcze Hype Gifta, z którego dropniemy oczywiście Huge Peta, tak? No, powiedzmy, party doga. Drogi widzu, jeżeli chcesz peta, napisz chcę peta. Subskrybuj, lajkuj. Jestem w szoku, nie? Jestem znowu w szoku. Do następnego. Cześć! What the dog do?